Wydawało się, że walka z Pudzianem może cię ustawić na długie lata. Taka jest perspektywa przeciętnego internauty. A rzeczywistość była jaka? Co sobie mogłeś kupić po tej walce? Mam znajomego, który tam z jedną współpracował federacją, który chciał mi pokazać, że każdego można kupić. I proponowali mi, wiesz, takie pieniądze, żeby tylko pokazać, że ja też wejdę w ten świat. Na jakim poziomie? Na 1,5 miliona. Odrzuciłem propozycję 1,5 miliona złotych. Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi. Komentator sportowy i prezenter telewizyjny, a w przeszłości legenda KSW, Łukasz Juras Jurkowski, po latach ponownie jest moim gościem. Żeby rozruszać trochę algorytm po okresie wakacyjnym, chciałbym zachęcić Was do pozostawienia po sobie polubienia. Gdy przekroczymy skromne 2000 polubień, to opublikuję film, w którym Juras pokazuje swój niesamowity samochód. Przedstawiciele sportów walki, czy w ogóle osoby uprawiające ten sport, przeważnie były z jednej niewłaściwej strony mocy, że tak powiem. Taki był stereotyp. Teraz jest to przestrzeń praktycznie dla wszystkich, dla biznesmenów, dla osób, które chcą aktywnie spędzać czas. Ewolucja nieprawdopodobna i można Ci zazdrościć, że jesteś jednym z beneficjentów bycia w tej branży, kiedy ona jeszcze miała zupełnie inny PR i zasięgi. Zgadza się. Wiesz, myślę, że takim dużym plusem takiej wszechspołecznej integracji w sportach walki jest to, że faktycznie na macie, wiesz, w klatce sportów walki spotykają się ludzie absolutnie z każdej warstwy społecznej, z prawej, lewej strony barykady politycznej. I bandyci, i policjanci. I wszyscy dokładnie z tym samym uśmiechem, z tym samym potem na czole zasuwają, aby się rozwijać. To jest fajne naprawdę, to duża, duża wartość sportów walki. Mhm. A jeśli chodzi o Twój prime, taki zarobkowy, moi widzowie bardzo często zajmują się kwestiami finansowymi moich gości, interesują się też tematami około biznesowymi, więc chciałbym tę rozmowę umiejętnie na te tory wprowadzić. Czy prime nastąpił stricte po zakończeniu Twojej kariery, czy on towarzyszył Ci jeszcze w okolicach na przykład walki na narodowym, gdy przytuliłeś dobrą wypłatę, a jednocześnie pewnie zaangażowanie sponsorów mogło być okresowo większe, no bo przecież byłeś jedną z najistotniejszych postaci tej całej gali. Wiesz co, to ja zawsze mówię, że ja w MMA nie zarobiłem na sporcie pieniędzy, bo w sytuacji, kiedy ja kończyłem karierę, czyli tam, nie wiem, który był 2000, nawet nie wiem, który, 11, 12, nie wiem, no jak już KSW 15, to ja za ostatnią walkę wziąłem 15 tysięcy złotych i to była największa moja wypłata w MMA, jaką wziąłem wtedy. A byłem gwiazdą federacji, to jest inna, wiesz, to teraz znajdź skalę. Za pierwsze 9 walk nie wziąłem żadnych pieniędzy. Dostałem torbę, białka, Casino z Poland, skórzano i tak dalej. Dopiero w 10 pojedynku wziąłem pierwsze pieniądze, 3000 złotych. I ja się czułem naprawdę, jakbym Pana Boga za nogi złapał, wiesz, Dan Pilzerain Warszawy z tymi 3000. Wydałem prawie wszystko na jednym balecie, żeby podziękować wszystkim znajomym za kibicowanie. Żałowałem potem tego, żeby nie było wątpliwości, bo chciałem przynajmniej na rachunki sobie jakieś popłacić. A tak naprawdę dopiero, wiesz co, pieniądze staram się zarabiać poza MMA, pracując raczej w szeroko rozumianych mediach, prowadząc eventy, no, będąc hostem choćby takich programów, wiesz, jak Ninja Warrior, nie? Jedziemy. Warszawa, pamiętaj Eldorado, nie? Oczywiście. Szczególnie na taksówki i Uberki to musisz uważać, bo tutaj bardzo często gruzińskie prawo obowiązuje. Ale tak rzucę wątek poboczny, że swego czasu, gdy byliśmy w pewnej podkieleckiej miejscowości, to kierowca Uberka nas zawiódł, bo chyba nie dotarł na miejsce. Dotarł, tak? Finalnie dotarł. Nie wiem, czy pamiętam. Znaczy, dotarł? Pamiętam, że wychodziłem po niego, ale Może masz rację, może ale nie dotarł? Też ciężko nam w pełni ustalić, tak jeszcze wrzucę wątek oboczny. Oj tam, Filip! Że około godziny 6 miałem poczucie, że masz wylew. Bo w ogóle nie byłem w stanie zrozumieć, co mówić. A wiesz co, starałem się takim tym węgierskim zaawansowanym porozumiewać, ale
Faktycznie, no są takie sytuacje, że ale, jak się ludzie po latach spotkają, to... Tak, ale podejrzewam, że gdybyśmy te tematy, które zrodziły się w tym hotelowym pokoju, gdy siedzieliśmy w trzyosobowym zestawie praktycznie parę godzin, wyciągnęli na publiczne światło, oczywiście nie będę tego robił, to mielibyśmy szansę wygenerować naprawdę bardzo, bardzo solidne zasięgi, bo jawiłeś mi się wtedy jako człowiek, który no jednak sporo w tym swoim życiu przeżył, ale też fantastycznie poradził sobie i stanął finalnie na nogi. Widzę cię teraz i wszystko jest w porządku, więc przejdźmy sobie znowu do wątków związanych stricte z twoją działalnością. Mówiłeś, że nie zarobiłeś wystarczająco dużych pieniędzy na samym MMA, że tak naprawdę kluczowe było wsparcie partnerów i ono cały czas trwa. Jesteś osobą, która no, potrafi jak nikt praktycznie w tym środowisku MMA łączyć klientów i zastanawiam się, łączyć klientów ze swoją rozpoznawalnością, zasięgami. Zastanawiam się, w jaki sposób ty gromadzisz te kontakty. Czy to są po prostu twoi kibice Legii, którzy w pewnym momencie się odezwali? Czy to jest jakiś networking, wyrachowanie w tym wszystkim? Nie, wyrachowania nie ma żadnego. Ja jestem absolutnie naturalny w tym, co robię. Tak samo jak prowadzę social media. Nie jestem influencerem w postaci, znaczy w znaczeniu tego słowa, że zarabiam na Instagramie na przykład. Oczywiście na pewno w jakimś stopniu tak, ale ja moje sociale bardzo często prowadzę niechlujnie. Nie zwracam uwagi, o której godzinie wrzucam posty, żeby się klikały. Mam to w dupie. Wrzucam zdjęcia, które chcę wrzucić, które czuję, że wiesz, ja wiem, że się nie kliknie. Wiem, że ludzie mają w dupie na przykład wiele tematów, ale ja chcę to zrobić, więc to robię. Sam prowadzę też moje sociale. A partnerów w większości, których mam, to są ludzie, których ja poznaję po prostu na szczęście gdzieś mojego życia. A że łączę wiele światów, sportowy, medialny, piłkarski, wiesz, ten MMA, nie wiem, no, prowadzę fundację krwiodawstwa, bardzo dużo różnych ludzi z różnych dziedzin życia, to siłą rzeczy poznaję tych ludzi. I jak zamienimy parę słów, to często łapiemy wspólny język, który potem może rodzić się właśnie takie fajne kontakty również jakieś biznesowej. Ja myślę, że dla wielu ludzi wartością mojej osoby przy jakichkolwiek fajnych rozmowach albo jakiejś współpracy jest to, że wiesz co, że ja jestem szczery i naturalny w tym wszystkim, a mam wrażenie, że w współczesnym świecie internetu, może nie mam wrażenia, wiem o tym, bo znam, bo jednak wiesz, dużo ludzi, którzy pracują w szeroko rozumianym show biznesie, no jest dużo, kurczę, takiego zakłamania, no dużo zakłamania. No nie wiem, są osoby, od których ja bym mimo wszystko, jakby mi powiedzieli, że ten kremik jest zajebisty, to bym go nigdy nie kupił, no. Z kręgu też twoich znajomych, tak? O Jezu, mnóstwo, naprawdę. Hipokryzji jest bardzo dużo, każdy jest hipokrytą, ja też jestem w wielu tematach hipokrytą. I to jest absolutnie nieuniknione, no. Ale mam gdzieś mam taką świadomość, że wiesz co, no kurczę, no nie wiem, nie muszę sam siebie oszukiwać na paru złotych. Z bardzo dużym dystansem podchodzę do trasy dzisiejszego przejazdu, bo pamiętam, co mi kiedyś powiedziałeś, że towarzyszy ci na co dzień koszmar, w którym giniesz jadąc drogą chyba jakąś ekspresową. No wiesz co, nie, tak. W zasadzie ja nie miewam snów, nie miewałem snów przez wiele, wiele lat. I to z 20 lat na pewno. A jedyny sen, który miałem, to jak to fatalistycznie bardzo brzmi. Ale faktycznie jest taki, że ginę w wypadku motoryzacyjnym. Albo na motocyklu, albo w samochodzie. To jest teraz moja Paulina właśnie, albo moje dziecko słucha i będzie się teraz wkurzać, że ja takie rzeczy mówię jeszcze publicznie. Ale coś w tym jest, gdzieś takie czucie chodzi za mną. Mimo, że bardzo często kuszę los, wiesz, jestem motocyklistą od wielu, wielu lat. Nie powiem, że jeżdżę wolno, raczej nie. Może w miarę rozsądnie, ale szybko. Więc zawsze troszeczkę jednak jest tego kuszenia losu. Z drugiej strony, wiesz co, kurczę, no co ma być w życiu, to będzie. No. Miałeś jakieś sytuacje stykowe? Wykorzystałeś już swoje 7 żyć motocyklisty? Dokładnie tak, gadaliśmy też o tym, ja, że ja sobie jak zaczynałem przygodę z motocyklem, a to będzie naście lat już, powiedziałem, że mam 7 żyć. No to tak patrząc na ilość sytuacji, również wypadków większych lub mniejszych, które miałem, paradoksalnie żaden z mojej winy, żeby nie było wątpliwości, to mi kurczę z jedno zostało, no. Trzeba uważać. Także będę dzisiaj naprawdę prawym pasem, na spokojnie. Nie, właśnie ja taki jestem, że Olin, Filip, gaz do dechy. Ma być frajda, wiesz, ma być frajda w życiu. Natomiast też się zastanawiam nad kwestią związaną z tym twoim podejściem, bo dajesz z siebie wszystko, jesteś zdania, że
każdego dnia musisz wycisnąć każdą chwilę jak cytrynę i nie patrzysz później na konsekwencje. Nie boisz się troszeczkę jednak, że ta starość sprawi, że będziesz człowiekiem niedołężnym, który wyeksploatował się tak za młodu, że już potem tej energii brakuje? Czy ty w ogóle nie bierzesz pod uwagę tego, że tej starości doczekasz? Tak. To jest wariant, który w mojej głowie, jak miałbym tak pełni świadomie powiedzieć, to prawdopodobnie zakładam, że nie doczekam. Oczywiście paradoksalnie pewno doczekam, tak? Bo los bywa przewrotny. Ale nie, wiesz, no nie myślę o takich rzeczach. Myślę, ja raczej żyję, wiesz, tu i teraz. I po co mam się przejmować tym, co będzie za rok, za dwa, za 10 lat, skoro życie może nam, wiesz, powiedzieć, gotcha, motherfucker. I ja tak się śmieję a propos tego wypadku, że tam ginę na moto i tak dalej. I trochę to też taka świadomość, że życie jest jednak bardzo ulotne. Zważywszy, że wiesz, że pochowałem też wielu moich znajomych na motocyklach, wiesz, samochodach i tak dalej, to ja sobie zawsze śmieję, że jak już będę leciał, jak już coś palnę i będę leciał i będę już na ten asfalt lądował, to najważniejsze, żebym był, wiesz, zadowolony z życia, które przeżyłem i wiesz, powiem, dobra robota, stary. I możemy się żegnać, ale słuchaj, ja taki jestem troszeczkę pokręcony, to brzmi bardzo fatalistycznie, ale w rzeczywistości też daje mi dużo taka świadomość życia, trochę pełną parą, trochę bez ograniczeń, trochę jednak lekko dusznego, daje mi poczucie naprawdę sporego szczęścia. A twoje zdrowie się jakoś nie buntuje? Nie miałeś jakichś problemów kardiologicznych na przykład? Miałem, no wiesz, ja czasami przesadzam, jeżeli chodzi o intensywność. Ja bardzo często robię skrajności. Jak zasuwam, to zasuwam tak, że do wyżygania. I faktycznie czasami organizm mówi stop, wiesz, nagle, nie wiem, idąc zostanę gorączki, wiesz, tracę oddech, muszę się położyć i muszę 3 dni zregenerować się. Ale żebym nie było, że nauczyłem się czegokolwiek, to oczywiście za 3 dni wstaję i dalej zapieprzam. Też, wiesz, ilość kofeiny, którą spożywam, zważywszy też, że zawalam noce, więc siłą rzeczy też pompuję jednak w to serducho trochę za dużo. Ustalmy, że też jak mam wolne, to lubię sobie napić drinka. No i tak, wiesz, nie szanuję tego organizmu do końca, ale też z drugiej strony nie szanowałem go przez całą karierę sportową. Ilość, nie wiem, 4 przepukliny kręgosłupa, ból paraliżujący ręce, nogi, to jest mi towarzyszy na co dzień. Ja to po prostu zaakceptowałem i przyzwyczaiłem się, to tak ma być, no. Jakby to paradoksalnie będzie tak, jak zacznę za chwilkę jeść trawę, medytować, spać w szpagacie, to pewno dostanę jakiegoś zawału. Natomiast też się zastanawiam, czy jesteś zadowolony z tego, jak sobie tę swoją karierę, czy życie po życiu sportowca ułożyłeś, bo filozofia YOLO prowadzi też często do tego, że brakuje jakiegoś zaplecza inwestycyjnego albo na przykład pasywnych pieniędzy, które na ciebie w kolejnych latach pracują. Czy nie masz takiego poczucia niedosytu w tym aspekcie? Czy po prostu w tej branży się nie da? Mam duży niedosyt, bo ja jestem... Bo wiesz co, ja jestem administracyjnym idiotą, ja to będę powtarzał, biznesowym debilem. Naprawdę, ilość rzeczy, które ja chciałbym robić, ale nie mam do tego zacięcia, konsekwencji pracy, no jest nieprawdopodobna. Czy mam taki zapytanie, wiesz co, ja mam komfort taki, że moje życie po karierze sportowej, w zasadzie podczas kariery sportowej, zaczęło układać się tak, że mam kilka dróg zawodowej kariery. Nawet jeżeli mi się jedna skończy, to mam jeszcze inne. Skończą mi się 2, to jeszcze będę miał za co kupić chleb. I to jest taki duży plus. Póki jest zdrowie. Póki jest zdrowie, wiesz. Ja jestem z tych, co nie gromadzą właśnie pieniędzy. Nie gromadzę, nie zbieram, nie inwestuję, nie wiadomo jak. Wiesz, jakoś tam mam zabezpieczenie, nie wiem. Myślę, że ja sobie w życiu dam radę na tyle też, żeby moje dziecko jeszcze coś po mnie dostało, ale tak jest, ja mam do siebie dużo pretensji, naprawdę. Ja mam dużo, choćby fundacja moja, którą prowadzę, Kwawy Sport, od wielu lat, to wiesz, to jest powinna fundacja, która powinna zarabiać dużo pieniędzy, generować akcje, robić, a ja tak sobie wszystko traktuję bardzo spontanicznie. Mówię, dobra, zrobimy akcję sprzedawstwa, 2 tygodnie, dobra, przygotowane, są jakieś pieniądze, zrobiliśmy, wydajmy to i tyle, nie? No niestety, taki jestem i dałem sobie już spokój, próbowałem to zmienić. Próbowałem, mówię, dobra, tutaj jakieś biznesy, tutaj coś, tutaj wejdziemy w to. Teraz biorę się za pracę sumiennie, codziennie będę przy tym chodził. Gówno, nie da rady, no ja jestem taki, że przestałem się oszukiwać.
A spaliłeś się kiedyś, sparzyłeś się kiedyś na konkretnych osobach, które na przykład namawiały cię do jakiegoś projektu biznesowego? Nie, nie namówisz, wiesz, ja od razu czuję, jak coś śmierdzi, to ja idę w drugą stronę. Także nie ma szans, nie ma argumentów, które mnie przekonają. I robię to, co chcę robić. I myślę, że w życiu akurat na tym wychodziłem wiele razy bardzo dobrze. Bo ciężko byłoby mnie naprawdę nabrać na coś albo zrobić na hajs. No. Mhm. A jeśli chodzi o kwestię związaną z wypłatą, bardzo sowitą, wydawało się, że walka z Pudzianem może cię ustawić na długie lata. Taka jest perspektywa przeciętnego internauty. A rzeczywistość była jaka? Co sobie mogłeś kupić po tej walce? No, coś tam mogłem kupić, no ale to nie są takie pieniądze, jak się wszystkim wydaje. Czyli po prostu wszedłeś do oktagonu, żeby ratować dobre imię federacji? Nie, no wiesz, to dostaję propozycję walki z Pudzianem, to się nie odrzuca i pieniądze są tutaj absolutnie na drugim planie. A tak się wszystko potoczyło i fajnie. Nie, to wiesz, to są mniejsze, nie wiem. Nie wiem, czy wiesz, nie obowiązuje mnie jeszcze kontraktowo tajemnica, bo to jednak było chyba ze 2 lata temu. To mniej niż 500 000, żeby to nie było wątpliwości, że to są takie pieniądze, bo w polskim MMA nie ma takich pieniędzy. To jest bardzo duży mit, który funkcjonuje, jeżeli chodzi o wypłatę. Liczba zawodników, którzy zarabiają 500 000 albo 1 000 000 za walkę, naprawdę myślę, że zamknie się na palcach 2 dłoni maksymalnie. Nawet 1 dłoni, tak mi się wydaje. A to skąd te plotki w takim razie? No ludzie myślą, wiesz, że jak pokazuje ci telewizja, oklaskuje 60 tysięcy ludzi na Stadionie Narodowym, to zarabiasz za to miliardy, jesteś ustawiony do końca życia. Ja za walkę na Narodowym, a wracając do tematu, za ostatnią wziąłem 15 tysięcy, co było ogromną sumą dla mnie. No to za ostatnią przed przerwą. Przed przerwą. No to wracając potem na Stadion Narodowy, ja za walkę z Sokoziu, to myślę, że mogę śmiało powiedzieć, wziąłem chyba 150 tysięcy złotych. I mało tego, wszyscy, dobra, wrócił dla pieniędzy. Wie, zeszmacił się, mówił, że nie wrócił. U ciebie mówiłem, że nie wrócę. Tak, potem wyciągali to przez lata. Oczywiście, że tak, no ale ja sobie odpowiedziałem na pytanie, stary, masz Stadion Narodowy, to jest szansa, wiesz, ja bym żałował, że tego nie zrobiłem. I cieszę się każdą częścią mojego serduszka i umysłu, że wróciłem na ten Narodowy, bo zadziały się momenty, które ja będę pamiętał do końca życia. I teraz wrócił dla pieniędzy. To teraz fun fact. Pieniądze za walkę na Narodowym, z pierwszą, odebrałem po roku. Gdzie KSW kilka razy dzwoniło, Juras, czy wypłaci mi się te pieniądze. Ja mówię, ja nie potrzebuję, na razie mam za co żyć. Niech se leżą, wiesz. I potem co, pod presją... Faktury nie wystawiłeś na to? Tak. Po roku dopiero, jak potrzebowałem na coś, chyba nie wiem, czy nie na Camaro może, czy co, nie pamiętam, jak to było jakieś. Mówię, dobra, rozliczamy się w końcu. Ale z czego to się brało? Przecież te pieniądze traciły na wartości w tym czasie, można było nimi obrócić. Ja taki jestem. No. Ty obrócisz, Filip, ja wiem o tym. Ty jesteś taki, a ja jestem taki, że mówiąc brzydko, że mam na wiele rzeczy wyjeba. To jest cecha. Szczęśliwszy dzięki temu, wiesz. Wydaje mi się, że tak, ale z drugiej strony też, no, tak jak mówię, no, często mam do siebie pretensje, że faktycznie mogłem zainwestować, ale ja nie mam tego czegoś. Po prostu nie mam tej cechy. A może w świecie sportu walki w ogóle jest wielu takich lekko duchów, ludzi, którzy korzystają z tej chwili popularności, z tego, że jest fajnie tu i teraz. Być może to wiele zależy od środowiska, w którym się obracasz. Myślę, że tak, ale wiesz co, jak mam teraz pomyśleć i odpowiedzieć na twoje pytanie, to jednak mam więcej moich kolegów, szczególnie tych z trochę starszych, może nie 20-letnich, ale starszych zawodników, którzy cały czas są aktywni, a którzy walczą dla UFC czy dla KSW, jednak nie, jednak oni są poukładani, jednak oni inwestują, zabezpieczają sobie przyszłość już teraz. Nie czuję się w tym momencie wyjątkowy, żeby nie było, ja nie traktuję tego jako moją zaletę. Ja traktuję to jako moją wadę, ale ta wada daje mi takie poczucie trochę luzu w życiu. Mhm. Luzu, który jest na pewno niezbędny do tego, żeby stoczyć też dobrą walkę w oktagonie. Podejrzewam, że słucha nas wielu zawodników, a także być może freak fighterów, którzy myślą sobie, że między wersami wyłapią jakiś drogowskaz na to, jak długo w tym środowisku funkcjonować. Czy ty jesteś w stanie wytłumaczyć, z jakimi emocjami się mierzy sportowiec przed wejściem do oktagonu i jak sobie może zracjonalizować to, że zaraz na jego twarzy będzie lądowała rękawica rywala? No to jest z tym lądowaniem rękawicy na twarzy, to też jest taki case, że wiele osób, które
Choćby w tym świecie, wiesz, freak fightów, które decydują się, dobra, to teraz ja idę się bić do klatki, nie jest świadomy do pierwszego ciosu, że ten sport boli, nie? Boli cholernie i zostawia naprawdę czasami na zdrowiu bardzo duży uszczerbek, szczególnie jak jest uprawiany wiele lat. To jest pierwsza sprawa. Kiedy następuje już moment wyjścia do klatki, to jest absolutnie mieszanka wszystkich emocji, które możesz sobie nazwać. Wszystkich, absolutnie. Od strachu, przez euforię, adrenalinę, strzał, smutek, radość, wszystko. Lęk. Lęk, tak, musi być lęk. Ja nie wierzę, że są zawodnicy, którzy traktują to całkowicie jak tylko i wyłącznie odbicie karty w fabryce, nie? Ja pamiętam, że walki, które miałem takie, że miałem już trochę taki, byłem przebodźcowany tym sportem, wychodziłem dla pieniędzy, bo mi się urodziło, pamiętam, dziecko wtedy, brałem walkę za walką, niektóre wygrywałem, niektóre przegrywałem, ale wychodziłem bez emocji. Ja nie czułem tego właśnie, tego strachu przed wyjściem. W momencie, kiedy słyszę pierwsze rytmy, pierwsze bity piosenki, przy której wychodzę, zawsze był ten strzał takiej euforii, adrenaliny i lęku. I jak ja tego nie czułem, to przegrywałem. I dlatego też sobie zrobiłem potem rok przerwy, aby właśnie poczuć to ponownie. I to jest najbardziej... Walka nie jest uzależniająca jako walka, bo walki bardzo często się nie pamięta. Uzależniająca jest ta adrenalina i to poczucie właśnie tego, co czujesz przed wyjściem, stojąc na backstage'u. No, po walce z Pudzianem byłeś bardzo zmasakrowany. Pytanie, jak szybko odczuwałeś ból? Bo ja pamiętam ujęcia z twojej szatni czy z punktu medycznego, gdzie jeszcze byłeś w dobrym nastroju, żartowałeś, a twarz wyglądała tak, jakbyś zderzył się z autobusem. Jak szybko odczuwałeś? Bo ból jest tymczasowy, duma jest wieczna. Takie powiedzenie, ale nie, no boli, no kurczę, no boli, no tak naprawdę... Tak naprawdę ból dopiero następnego dnia wychodzi już po takiej krótkiej regeneracji. Boli cię absolutnie każdy centymetr twojego ciała. Czyli jeszcze noc prześpisz jako taką, tak? Wiesz co, ja też przespałem, bo poszliśmy się znieczulić. No. I w zasadzie po paru drinach ja sobie spłynąłem. Nie? Następny dzień jest dużo gorszy. Ja nie wiem, czy ktoś kiedyś doświadczył takiego uczucia. Nie polecam. Ale myślę, że wiele osób, szczególnie właśnie sportów walki, ja to mówię, że bolą ci nawet włosy. Naprawdę do tych włosów cię boli. Jesteś tak przebodźcowany emocjami, bólem fizycznym i psychicznym, że no boli wszystko. No paznokieć dotykasz, boli. Wszystko boli, absolutnie. I ten stan prawdopodobnie, w zależności od ilości kontuzji, trwa kilka dni. A jeszcze, śniaki zejdą, no. Ja teraz stawiam zęba po Pudzianie, cały czas nie mam czwórki, nie? Bo miałem tak duży stan zapalny tej strony, że mi organizm implanta odrzucił. Więc w przyszłym tygodniu akurat, w końcu po 2 latach wstawiam sobie tego zęba, bo już mówię, źle to wygląda. No, biorąc pod uwagę twoją karierę telewizyjną, to musisz też dbać o aparycję. Tak, wiesz, ale też po karierze sportowej prostuję nos, bo już miałem raz prostowany po złamaniu. Zrobiłem, super się oddychało, ładny, prosty nosek, pierwsza walka, pierwszy strzał, znowu złamany. I mówię, dobra, już nie robię. A więc teraz tak postawiłem trochę taki mój glow up. No też wiesz, nie ukrywajmy, jestem ulańcem i to dobrym, wiesz, przytyłem z 15 kilo niepotrzebnie, znaczy z premedytacją, bo właśnie to co mówię, ja robię wszystko skrajnie. Jak grubo, to grubo, albo grubo, albo wcale. A więc wiesz, wracam troszeczkę teraz do formy takiej fizycznej. Robię taki telewizyjny glow up z racji tego, że już się nie będę bił, a wiesz, klawiatura Hollywood, smile, prostuje nos. Jeszcze w modelingu będzie grane. Ale to był jakiś wymóg też producentów? Nie, w ogóle nie. Właśnie wszyscy cenią to. Nikt mi nigdy nic nie powiedział, wiesz? Albo nie wiem, Jura schudni, albo coś. Bo podejrzewam, że nie wszyscy widzowie Ninja Warrior wiedzą, jakim jesteś doświadczonym zawodnikiem sportów walki i po prostu widzą gościa, który no, ma taką aparycję... Bandyty gdzieniegdzie. Tak, oczywiście. Ja całe życie tak mam. Są plusy. Ale to fajnie, że telewizja w żaden sposób nie starała się na ciebie wpłynąć. Nie. Myślę, że właśnie tą taką prawdziwość, naturalność mojej osoby, którą kreuję również w mediach, również Ninja Warrior, nie? Bo jestem absolutnie sobą razem z Jurkiem Mieleskim. I to jest taka fajna wartość, no. Jestem jaki jestem, nadrabiam tym, że potrafię, wiesz, potrafię, myślę, że w miarę poprawnie skleić zdanie pod rzędzie złożone, że w telewizji przede wszystkim oczekiwana jest charyzma, a ja wiem, że tą charyzmę telewizyjną po prostu mam. Tak, no ja
bardzo Ci kibicuję, żeby nie odezwały się w kolejnych latach jakieś problemy neurologiczne, bo faktycznie jesteś wielką wartością tej przestrzeni internetowej, reprezentantem MMA, którego powinniśmy szanować, bo jesteś ambasadorem tego sportu i osobą, która udowadnia, że nie każdy zawodowy pięściarz czy zawodnik jest troglodytą. Wiesz, taka jest gdzieniegdzie percepcja na Twoje środowisko. Ale no jest, wiesz, nie jest to stereotyp, nie jest to stereotyp, niestety, no, sporty walki pozostawiają duże spustoszenie w głowie, szczególnie pięściarstwo, które myślę, że też cały czas w świadomości wielu ludzi, porównując MMA z boksem, mówią, nie, to MMA to jest cholernie brutalne. Absolutnie nie, no, absolutnie nie. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek reperkusje zdrowotne, to boks bije MMA na głowę o kilka długości, a no cieszę się z tego, naprawdę cieszę się z tego, że mimo 25 lat kariery w sportach walki, stoczonych naprawdę setek pojedynków, i sportowych, i niesportowych, to siłą rzeczy nie przyjmowałem aż tak wiele ciosów, które teraz powodowałyby te problemy neurologiczne, wiesz, nie? Cieszę się z tego, bo no nie pracowałbym jako komentator sportowy, nie pracowałbym jako prezenter telewizyjny, czy eventowy i tak dalej, no wiadomo, że byłoby z tym niezwykle ciężko. Łatwość wypowiedzi jest kluczowa. Ja bardzo często się spotykam z przedsiębiorcami, rozmawiam o ich problemach i za kamerami słyszę zdanie, że czasami ludzie są tak przebodźcowani, zestresowani codziennością, że bez jakiegoś znieczulenia nie potrafią zasnąć. I myślę, że idealnym pytaniem do Ciebie byłoby to, bo przecież jesteś człowiekiem, który w przeszłości musiał stoczyć jedną, drugą, trzecią, kilkunastą serii walkę, którąś z serii walkę i zawsze musiałeś jakoś usnąć. Jak opanować ten natłok myśli i sprawić, że faktycznie będziemy w stanie się zregenerować? To jest taka uniwersalna rada, z której myślę, że wielu przedsiębiorców będzie w stanie też skorzystać. Sen jest kluczowy do działania organizmu w ogóle. W okresie przygotowań do walki sen jest absolutnie tak samo ważny jak jednostka treningowa. Nie wiem, czy nas czasami nawet nie ważniejsze, szczególnie bliżej okresu walki, gdy ten organizm jest już mocno raz przebodźcowany, będziemy używać tego słowa dosyć często, dwa, że po prostu już wyeksploatowany. I czy to będzie w sporcie, czy to będzie w biznesie, to sen jest absolutnie kluczowy. I ja, wiesz co, ja walczyłem z bezsennością jeszcze, nie wiem, 2-3 lata temu, bardzo dużo, naprawdę, bardzo długo. Ale gdzieś udało mi się to zwalczyć, nie wiem, takimi prostymi metodami. Ja nie przyjedzie. Prostymi metodami typu melatonina i tak dalej. Chciałem, a w ogóle to ashwagandę chciałem. Dowiedziałem się, że jestem uczulony na ashwagandę. Zjadłem jedną, mówię, na pewno teraz wychilluję, fajnie się położę. 7 godzin spędziłem na kiblu, wiesz, z każdej strony. I mówię, nie wiedziałem, o co chodzi. 2 tygodnie później mówię znowu, dobra, to ashwagandę wezmę na ten sen. Okazało się, że faktycznie, wiesz, przeżyłem jeszcze raz to samo, więc stwierdziłem, że ashwaganda nie, ale melatonina, szeroko rozumiane CBD czasami też bardzo mocno pomaga w tym, aby pójść spać, ale przede wszystkim to jest, wiesz co, regularność takiego ustawienia organizmu. Ja staram się to robić, ja nie mówię, że ja to robię, że jestem tutaj absolutnie 100% karny, ale staram się, wiesz, ja późno chodzę spać, ale tak godzina 23, północ, aby już leżeć, aby już nie trzymać telefonu w ręce, aby powoli sobie odpływać. No to jest temat rzeka. No. Ja akurat, jeżeli chodzi o sen, to nie jestem najlepszym przykładem do dyskusji, bo ja każdy weekend zawalam, jeżeli chodzi o sen, i potem próbuję to nadrobić w tygodniu. No ale jednak trzymasz to życie w ryzach i jesteś w stanie wypełniać swoje zobowiązania, różne obowiązki. Przeproszę Cię na chwilę. Bardzo proszę. Wiesz co, bo szpila dzwoni. Dobra, hej, hej. To będziemy musieli wyciąć. Dobra, zdradzasz dobra. Adres, więc wiesz. Nie chcę, żeby ktoś... No dobra. Dobrze. Przejedziemy sobie teraz. Rozmowa z Arturem Szpilką zakończona i to jest idealny moment, żeby Cię też zapytać o kwestię związaną z Twoją kolejną działalnością, tą internetową. Dlaczego postanowiłeś zaangażować się w kolejny autorski projekt, jakim jest seria podcastów? Czy to
powstało na bazie inspiracji z, płynącej z naszej wieczornej kiedyś rozmowy, czy jakiś inny powód się tutaj mocno zainteresował? Nie no, ja tą moją jurasówkę, ten podcast w zasadzie zacząłem parę lat temu, no, ładnych, jeszcze jak nie było podcastów tak naprawdę w większości. I ale trochę wtedy pod innym brandem, że tak powiem. Tak. Potem Nuance, dwa lata w zasadzie też tą jurasówkę prowadziłem, ale z racji tego, że rozstaliśmy się z Nuance, mi trochę brakowało tej formy takiej mojej medialnej aktywności i prowadzenia rozmów z ludźmi, których ja chcę poznać, ja chcę, żeby też czasami świat poznał. I mi dużą frajdę po prostu sprawia ta forma, że siedzimy, że są mikrofony, że sobie rozmawiamy i ja to mogę wrzucić. Nie traktuję tego absolutnie w formie, szczególnie może na tym etapie jeszcze powrotu, bo teraz już robię sam na siebie, mam studio, mam montażystę, teraz muszę zadbać o takie rzeczy. Nie traktuję tego w formie, na razie przynajmniej, jakoś zarobkowej, że ja muszę tu wyświetlenia kręcić, bo i tak ludzie, którzy mi tam pomagają, typu na przykład żurnalista właśnie, mówię, o co tu wrzucasz w sobotę wieczorem podcast? Przecież ci się nie kliknie. Ja mówię, dobra, w dupie to mam, ludzie czekają, wrzucamy. Mi dużo frajdy to sprawia i to jest na razie jednym moim priorytetem. Wiem, że trochę też wziąłem sobie z racji moich milionów na obowiązków, jeszcze dodatkowo wrzuciłem na plecy, niepotrzebnie zupełnie, ale mam z tego frajdę i to jest dla mnie najważniejsze. A jak to jest, że Marian Kmita blokował na przykład Mateusza Borka w kontekście publicznej działalności na YouTubie, słynna sprawa z kanałem sportowym, gdy on powstawał, a ty dostałeś zgodę na to, żeby realizować się na YouTubie. Wiesz co, no to jednak trochę też inny content, bo ten kanał sportowy raczej był już konkurencyjny jako telewizja sportowa, internetowa po prostu. Treścią dla Polsatu Sport, wiesz, moje rozmowy raczej nie są. Ja mam program w Polsacie Sport Koloseum w każdy czwartek o 20 na żywo, ale bardzo rzadko jest tak, że gdzieś te treści się przemieszają. Raczej jeżeli mam kogoś w moim podcaście, to nie jest to osoba, która będzie w programie w tym samym tygodniu albo w najbliższych tygodniach, więc nie dubluję treści. Myślę, że bardziej nawet jest to uzupełnienie programu, które prowadzę w Polsacie Sport, więc myślę tutaj też szefostwa. Nie, jakoś niespecjalnie. Ja w wielu kwestiach pytam pana Mariana Kmitę, czy mogę iść tutaj, czy mogę zrobić to i tak dalej. Jestem, wiesz, lojalnym żołnierzem Polsatu Sport. A o to pytałeś? Nie, bo wiem, że raczej tu... wiesz, my się znamy z panem Marianem 20 lat. Borek też się znał. No ale jakoś mam taką dobrą ciutkę do tego, że wiem, że to nie jest przestrzeń, w której Polsat miał jakikolwiek do mnie zastrzeżenie. Tego ci życzę, natomiast te przypadki koegzystencji zarówno w internecie, jak i w telewizji, no nie zawsze są takie proste. Ja sam pamiętam, jak w przeszłości pracowałem w telewizji, że musiałem wybierać w zasadzie, czy realizować się na YouTubie, czy działać we własnym zakresie, też realizując swoją ścieżkę kariery w telewizji. Natomiast no, z wyłączeniem tego internetu wybrałem internet, nie żałuję i życzę, żebyś ty nigdy nie musiał przed podobnym wyzwaniem stawać. A telewizja pozwoliła ci dotrzeć do osób, do których wcześniej nie miałeś dotarcia? Pytam o potencjalnych bohaterów podcastów, bo widziałem, że na przykład Karolina Gilon była jednym z uczestników. Tak, no wiesz, z Karolą poznaliśmy się w zasadzie bliżej troszeczkę, bo znaliśmy się na część z naszych wspólnych znajomych przed Ninja Warrior, ale poznaliśmy się tak naprawdę na planie Ninja Warrior jako ta trójka prowadzących razem z Jurkiem Mieleckim. I od początku złapaliśmy po prostu z Karolą taki, tak jak się mówi kolokwialnie, wspólny przelot, że nadajemy na tych samych falach. I ja, i Jurek, i Karolina. I paradoksalnie, wiesz, nasza znajomość nie kończy się na końcu zdjęć do programu Ninja Warrior, tylko my się trzymamy cały czas na co dzień. Wiesz, razem jeździmy na kolację, na kręgle i tak dalej, i tak dalej. Fajnie spędzamy czas. Więc siłą rzeczy ja też, na przykład właśnie taka rozmowa, nie koncentruję się w jurasówce tylko na tematach sportowych, tylko zapraszam świeżo upieczoną parę Mateusz Świerczyński, Karolina Gilon, aby trochę poplotkować. I cenię sobie taką otwartość rozmów, gdzie tam w komentarzach patrzę, że wielu ludzi to jest zawsze, że po co ty się ładujesz w takie tematy, albo z Nawalem o wojnie, o takich rzeczy. Ja chcę rozmawiać i cieszy mnie to na przykład, że mam na tyle otwarty umysł i szerokie spektrum zainteresowań, że lubię rozmawiać o wszystkich tematach. No. Nie znam się na wszystkich, ale o wszystkich lubię rozmawiać. A propos Nawala, to muszę o jednej rzeczy wspomnieć, bo kilka tygodni temu opublikowałem materiał z udziałem Buddy. Wspominałem tam wtedy, że spotkałem go przypadkowo na drodze krajowej
numer 7 i stwierdziliśmy, że nagramy odcinek, który kilka dni później ukazał się na moim kanale i zupełnie identycznych okolicznościach, czyli też przypadkowo, też na drodze spotkałem ostatnio Nawala, więc takie przypadkowe spotkania z ludźmi się zdarzają. Tak jest, Paweł, pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie. Także jechał z Drago na jakieś nagranie, wymieniliśmy kilka uwag i każdy poszedł w swoją stronę, bo wiesz, wiele osób zarzucało mi, że mamy jakąś niepisaną zmowę z Buddą i wybielamy się do tego stopnia, że nawet opowiadamy o niestworzonych okolicznościach naszego spotkania. No internet jest bardzo specyficznym medium. Ludzie szukają, wiesz, bardzo dużo jakichś kontrowersji, podwójnego dna każdej sytuacji. Czy ty dałeś sobie spokój z osobami, które nie są ci życzliwe, czy potrafisz czasami jeszcze wejść w polemikę z hejterem? Oj nie, już nie, już nie. Wiesz, myślę, że też takie doświadczenie, nauczyłem się tego, że świata nie zmienię. Internet jest jaki jest i też staram się... Nawet moich młodszych kolegów z branży, którzy patrzą, że wdają się w te dyskusje, które ja kilka lat temu też się wdawałem. Czasami mi się zdarzy oczywiście odpisać, jak mam dobry humor, jakiś sarkastyczny komentarz, ale raczej od razu to wywalam. Szkoda nerwów na ludzi, którzy czekają na to, aby wejść z Tobą w jakąkolwiek interakcję, wiedząc, że Cię dotknęło. Bardzo gdzieś usłyszałem, nie pamiętam od kogo, i nawet wczoraj mówiłem tą kwestię, bo rozmawialiśmy przy okazji na planie właśnie z kilkoma osobami, którzy poruszają się w internetach, że wiesz, wrzucisz zdjęcie z treningu, dostaniesz 45 komentarzy, super, tak trzymaj, do przodu, powodzenia, a dostaniesz 5 komentarzy, wiesz, dalej, źle szu, wiesz, chuj i tak dalej, i ty odniesiesz się do tych 5 komentarzy. Po co, wiesz, odpowiedz, podziękuj 45 ludziom, wywal te 5 osób, po co psuć sobie humor, także nie, już tak powiem Ci, że... Ale całe to się... Zdziadziałem i stwierdziłem, tak ma być, to będzie cały czas, zostawmy to. Rozmawiam czasami z twórcami internetowymi z tej starej gwardii. No my wchodziliśmy na YouTube'a wtedy, kiedy nie wiedzieliśmy, że będziemy w stanie na tym zarabiać dobre pieniądze. Nie braliśmy pod uwagę, że będzie to tak długo trwało. Kierowały nami zupełnie inne pobudki. Wszystko płynęło w zasadzie z pasji, z chęci realizacji swoich projektów, na które znaleźliśmy wreszcie jakąś przestrzeń, tworząc własne kanały. Dzisiaj internet, jeśli chodzi o swój mainstream, oparty jest na tematach około kryminalnych, więziennych. Freakfighty pewnie troszeczkę... zepsuły. Jaką ty masz percepcję na to i z czym myślisz, że związane jest tak wielkie zainteresowanie tym kryminalnym światem? Wiesz, filmy o gangsterach zawsze dobrze się oglądały i bardzo często nawet patrzysz na współczesne seriale i kinematografię, to masz ludzi, którzy, no nie wiem, masz przykład Narcos. Przykład Pablo Escobara, który był no, wyjątkowej klasy bandytą, wiesz co, a oglądając serię Narcos, ty trzymasz za niego kciuki, żeby mu się udawało. Ale powiem Ci, że ostatnio rozmawiałem z Remigiuszem Mrozem, który jest autorem wielu bestsellerowych powieści, które następnie stały się punktem zaczepienia dla scenarzystów tworzących topowe polskie produkcje serialowe. I on mówi, że zainteresowanie tym złem, twierdzi, że ten temat badał, jest związane z takim czynnikiem ewolucyjnym. My oglądamy tego typu treści po to, żeby gdzieś podświadomie wypracować sobie ścieżkę obrony przed ewentualnym zagrożeniem. Chcemy to zagrożenie poznać. On tak to tłumaczy. Ja wiem, czy ludzie chcą poznać to zagrożenie, to bym się chyba z panem Remigiuszem Mrozem nie zgodził, bo mi się wydaje raczej, że ludzie z drugą stronę współcześnie raczej są nastawieni na to, żeby eliminować jakiekolwiek zagrożenie ze swojego życia i trzymać się raczej z boku. Jak się coś dzieje, to odejść jak najszybciej, a nie ingerować i to zagrożenie. Tak, ale w sytuacji stresowej, takiej stykowej twierdzi, że możemy skorzystać z pewnych mechanizmów, no to na pewno oglądanie, wiesz, Ojca Chrzestnego średnio pomoże, bo nikt nikomu ryby nie będzie kładł, wiesz, pod drzwi w gazecie albo głowy konia do łóżka. A to jest moim zdaniem bardzo złudne i bardzo złe postrzeganie takiego problemu i takich jakichkolwiek zagrożeń życiowych, bo to jest tak trochę jak z takim brytyjskim badaniem w związku z życiem nocnym w Wielkiej Brytanii i ilością bujek barowych, które się odbywają. Przeczytałem sobie taki fajny artykuł, że ludzie po alkoholu przeceniają swoje możliwości bojowe o 1000 razy.
I myślę, że to może być bardzo złudne, że nie wiem, no takie przyzwyczajenie do tego. Omijajmy te problemy, zostawmy to w cholerę. No. No tak, jak ktoś chce się tym bawić, no nie wiem, no mi nie imponuje. No znam z racji, wiesz, światów, w których się porusza mnóstwo chłopaków, nie wiem, no kryminalistów, no bandytów, no. Ale to nie są ludzie, którzy mi imponują i chciałbym, żeby raczej młodzież patrzyła, wiesz co, na ludzi, którzy coś osiągnęli w życiu, ale osiągnęli swoim talentem, swoimi umiejętnościami, a nie robieniem drugiej osobie krzywdy. No to jest chyba tak się dosyć naturalne. Albo ja jestem boomerem, nie? Nie. Myślę, że to jest bardzo słuszne podejście. A jak w takim razie recenzujesz coś, co stało się internetowym mainstreamem, czyli Freak Fight? Bo myślę, że twoje obserwacje mogą się zmieniać wraz z upływem czasu i trwania tego zjawiska w internecie. Więc jak to teraz wygląda? Teraz to się zdystansowałem. Staram się w ogóle nie poruszać tego tematu. Nawet wyciszyłem skazy, że poblokowałem wszelkie możliwości, aby ten ściek trochę do mnie docierał. Nazywam to ściek, bo dla mnie jest to intelektualny ściek i forma promocji pojedynków, które się odbywają na tych galach, jest dla mnie absolutną patologią i będę to powtarzał. Tu się nie zmienia. Zmieniło się postrzeganie samej organizacji eventu i zaakceptowanie faktu, że tak wygląda współczesny świat. Jest popyt, jest podaż. Ludzie chcą to oglądać, niech oglądają. Ja też nie będę oceniał ludzi, którzy płacą za to pay-per-view, bo to są ich pieniądze. Niech wydają na to chcą, wiesz. Ja wolę sobie pójść obejrzeć mecz piłki nożnej i być patolem na trybunach, ale wiesz, nie uprawiać patologii i takich, no nie wiem, no absolutnie, teraz trudne słowo, atawistycznych zachowań człowieka, kurwa, no nie wiem, no publicznie, no wiesz co, ja jestem z ery ludzi, którzy jak ktoś mi mówi publicznie, ty frajerze, twojej matce też, to wstaję prawdopodobnie i ładuję w dziób, wiesz, a nie robię z tego marketing pod walkę, żeby zarobić kilka pieniędzy. Staram się omijać, wiesz, no ja też miałem propozycje od nich, nie? Mam znajomego, który tam z jedną współpracował federacją, który chciał mi pokazać, że każdego można kupić i proponowali mi, wiesz, takie pieniądze, żeby tylko pokazać, że ja też wejdę w ten świat. Na jakim poziomie? Na 1,5 miliona, odrzuciłem propozycję, 1,5 miliona złotych. Na 1,5 miliona stanęło. I wiesz co, no dla mnie byłoby to uwłaczające wziąć w tym udział. Ja rozumiem wielu sportowców, netto którzy brutto. Robią. Poczekaj, co? Poczekaj, do ręki. Nie, no wiesz, no tak skończyło się na rozmowach. Ja definitywnie zakończyłem ten temat. Też wrzucając post, aby mnie ludzie rozliczali teraz z tego, że wiesz, jakbym się zgłosił, jak ktoś mi da 5 milionów, to ja idę. Mam nadzieję, że nikt rodzinnie nie będę miał takiego wyboru, żeby przed takim wyborem ponownie stanąć. Te propozycje jakkolwiek odrzuciłem, zamykam temat tego, bo dla mnie po pierwsze byłoby to uwłaczające, dwa, że mam przyjemność być gościem, który budował ten sport w Polsce od absolutnie podstaw, angażując się bardzo mocno w promocję i ucywilizowanie MMA jako dyscypliny sportowej. I teraz ja wchodząc w to bagno, musiałbym to wszystko wrzucić absolutnie do kosza. No i tak kurde, no nie być fair, wiesz co, siedziałoby mi to w serduszku do końca mojego życia. Widziałem się jakiś czas temu z jednym z twoich kolegów, który powiedział mi, że no KSW się zwija z rynku, że friki to wszystko pozamiatają, to też jest jeden z byłych zawodników. No i zastanawiam się, jak ty patrzysz na takie zdanie. Sport zawsze będzie, KSW będzie na tym poziomie, którym jest. Oczywiście wiadomo, że będzie mały regres, jeżeli odejdzie Pudzian, Mamet i wszystkie ma konie pociągowe KSW jako największej organizacji. Niby się będę podpierał, ale za chwilkę do czasu, kiedy powstaną, wiesz, wyprodukują się, mówiąc by brutalnie i brzydko, nowe gwiazdy tego sportu. Sport będzie się trzymał cały czas na tym poziomie, który jest popularności, czyli dosyć wysokim zainteresowania, choćby patrząc na sprzedaży biletów. Cały czas mówię, będą się opierał na KSW. Czy friki wyprą? Nie wyprą, bo oczywiście jest dużo publiki, które się miesza, ale z drugiej strony też to jednak patrząc na przekrój i średnią wieku, to jednak też jest trochę jednak inna publika, która siedzi i ogląda te gale. Moim zdaniem friki w tej formie, które są teraz... dokaz teraz, po prostu, ja wiem jak... Tak. Wiesz co, że w tej formie, której są, to się wypali szybciej niż się wszystkim wydaje.
Taka jest moja predykcja. Czy się sprawdzi, zobaczymy za. Ale ta granica jest coraz bardziej przesuwana, niestety. Ja pisałem kilka, ja będę się też na to powoływał parę lat temu, pisząc jeszcze komercyjne teksty. O właśnie, tego też mi brakuje. Chciałbym wrócić do pisania, nie mam czasu już absolutnie. Więc głupich pomysłów. Pisałem o ewolucji sportów walki właśnie przez pryzmat choćby frikowych federacji. Że ja jestem przekonany, że my dojdziemy do momentu, kiedy ty będziesz decydował, siedząc przed telewizorem za pomocą aplikacji w telefonie, czy na drugą rundę rzucić temu kastet, a temu sikierę, nie? I ty będziesz decydował o tym, że odbuduje się koloseum w jakikolwiek słowa tego znaczeniu, że my będziemy jeszcze decydować o życiu i śmierci ludzi, oglądając wydarzenie pseudosportowe. Oj, nie wiem, czy aż tak. Ja myślę, może my nie już, nie? Ale nasze dzieci myślę, że tak. Myślę, że aż śmierć, tak? Myślę, że ewolucja sportów walki zatoczy takie koło, Był nie? taki film kiedyś, Gamer chyba, jeśli dobrze kojarzysz. Tak. Dużo takich, wiesz, filmów było. Ja myślę, że to jest bardzo realne. Parę lat temu nie powiedziałbyś, że wiesz, że celebryci będą bić się po głowie i nazywać się frajerami wszyscy, nie? Raczej byś powiedział, nie no, wiesz, takie rzeczy tylko w cyrku, a teraz stało się to naszą rzeczywistością. No ale też pamiętam, że twoja macierzysta stacja, Polsat, kiedyś robiła jakieś zakusy, żeby też w ten świat freak fightów wejść. Była taka gala, to się chyba FFF nazywało? Tak, to KSW robiło. To KSW robiło, KSW, ale tak, pod szyldem razem właśnie z Polsatem. No, KSW, a Polsat jako platforma, z którą współpracowali wtedy. I jak recenzowałeś ten projekt? Bo nie wiem, czy chyba ty nie... Nie brałem w nim udziału, nie. Ja tak konsekwentnie nie chcę mieć za bardzo nic wspólnego z tym światem, więc akceptuję go, bo to jest absolutnie nasza rzeczywistość i nie ma co jej zakrzywiać, ale nie chcę mieć nic wspólnego, w związku z tym również FFF odpuściłem, jeżeli chodzi o komentowanie. Czyli co, wyszło na to, że jednak KSW w friki nie potrafi? Nie wiem, czy nie potrafi. Myślę, że jakby chcieli, to by potrafili, ale rynek już jest zagospodarowany. Coraz mniej cyrkowców jest do wzięcia wolnych z rynku. Niech się kręci, co chcą, lubimy. Ja też powiem, że zmieniłem bardzo mocno postrzeganie. Na początek to walczyłem z tym, wiesz, jak Krzyżak z Niewiernymi, a teraz po prostu mam... Przepraszam, że to powiem, mam wyjeb... A jeśli chodzi o kwestie związane z takimi prawdziwymi twardzielami, którzy walczą na gołe pięści, bo tak te osoby są prezentowane, to co myślisz sobie, gdy widzisz skatowaną twarz takiego człowieka, połamany nos, oczodoło i tak dalej, i wiesz, że 5000 złotych potem na jego konto wpłynęło? Tak, no to jest straszne niestety, wiesz, walki na gołe pięści zawsze będą straszne. Nie deprecjonuję walk na gołe pięści, gdyż sam miałem okazję wiele razy bić się na gołe pięści i niekoniecznie mi ktoś za to płacił. I to nie jest żadna tajemnica, ale kurczę, wiesz, ja bym się nie zdecydował, bo pracuję w telewizji, nie? I mi rysy twarzy bardzo szybko zmienia, jak się bijesz na gołe pięści, ale jest to trudny sport, no jednak bitka na gołe pięści niesie ze sobą spore konsekwencje zdrowotne, a tak jak mówisz, na finanse to się nie przekłada w ogóle, także to takie naprawdę dla twardzieli i pasjonatów. I osób, które raczej nie planują kariery telewizyjnej. Raczej nie. No to brutalny sport, ale absolutnie, wiesz, no, lubię sobie zerknąć, przypomnieć czasy, kiedy moje śmigały poza ringiem. Ale potrafisz zrozumieć tego typu sytuacje, której młody człowiek na szali popularności obok stawia kwestię związaną ze swoim zdrowiem, urazami neurologicznymi? Jestem w stanie to zrozumieć, bo też pamiętaj, że jestem generacyjnie bardziej bliżej mi, i to jest z racji wychowania przez taekwondo, przez wschodnie sztuki walki do etosu wojownika, samuraja, niż gościa, który traktuje to jako stricte taką dyscyplinę sportową. Dla mnie walka jest sztuką. Dla mnie walka jest sprawdzianem charakteru, a nie wzięciem pieniędzy, nie? To też są takie różnice, ale myślę, wynikające absolutnie z generacji. No. Teraz wyjdzie, że jestem hipokrytą, bo friki nie, ale już Gromda i walki na gołe pięści, tak. Tak, każdy z nas jest hipokrytą, będę to powtarzał. Czy coś jeszcze tytułem podsumowania chciałbyś naszym widzom przekazać? Oczywiście zapraszamy na kanał mojego dzisiejszego gościa. Mam nadzieję, że będziesz... Buduję go, no tak, rozwijam go i może nie ma takiej stałej, że od tego dnia, wiesz, bo ja wiem, że tak trzeba w YouTubach. Ja jestem świeżakiem, robię dużo błędów, robię to na razie dla siebie, ale faktycznie, jeżeli macie ochotę posłuchać moich rozmów, to Jurasówka Podcast, buduje się dopiero ten kanał, jest świeżutki, zachęcamy. A co bym chciał przekazać?
kurczę, bądźmy dla siebie ludźmi wszyscy z każdej strony. I niby taki trywialny przekaz, ale mam wrażenie, że w współczesnym świecie bardzo go brakuje. Nie mówię kochajmy się wszyscy, bo to jest nierealne, ale szanujmy się, czy w internecie, czy poza internetem, tak na co dzień. Zostawiam Cię przy Twoim samochodzie, zbijam z Tobą piąteczkę. Dziękuję Ci bardzo. Częstuję buteleczką wody. Zabieram, nie? Darmożka. Na pewno się przyda przy tym odwodnieniu, w tej temperaturze i co? I widzimy się na YouTubie już za kilka dni. Dziękuję Wam bardzo. Napiszcie proszę w komentarzach cokolwiek, czym chcielibyście podsumować dzisiejsze spotkanie. Czekam na Wasze komentarze, które będą zawierały podsumowanie dzisiejszego wywiadu. Do zobaczenia. Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.